Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witam na 44. części z serii Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich. Dlaczego wiemy, że Bóg zachowa swoich? Bo Pan Jezus Chrystus został w bestialski sposób zamordowany przez ludzi i ta bestialska śmierć nie mogłaby być bezsensowna, a taka byłaby, gdyby można było stracić zbawienie. Więc jeśli ktoś przyjmie tą doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa jako wystarczającą dla jego zbawienia, to ta doskonała ofiara jest wystarczająca. Nie jesteśmy w stanie przeanalizować tej części ukrzyżowania, gdy Pan Jezus niósł nasze grzechy na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. Jesteśmy w stanie jedynie liznąć delikatnie aspektów wokół ukrzyżowania i samego ukrzyżowania od strony fizycznej, bo to jest nam bliższe. Dlatego chciałbym, żebyśmy zwrócili na to dzisiaj uwagę. W tym odcinku jesteśmy w stanie jedynie zasygnalizować jedynie niektóre z aspektów cierpienia i śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym dniu ukrzyżowania razem z Nim. Będziemy towarzyszyli Mu od Ogrodu Oliwnego poprzez Jego proces, biczowanie, marsz, aż do końcowych godzin umierania na krzyżu Golgoty. Ja wiem, że wielu z nas jest spoufalonych, oswojonych z tematem ukrzyżowania i nasze serca już zdrętwiały, stały się nieczułe na te bodźce. I te fragmenty, jeśli się od strony takiej naszej ludzkiej analizuje, to jest to czasami ponad ciężar ludzki. Znam jedną siostrę, z którą kiedyś rozważaliśmy ten aspekt, to po prostu zemdlała w trakcie, gdy analizowaliśmy ten temat. Natomiast jest to obiektywny fakt, że u wielu z nas wystąpił pewien proces pewnego rodzaju znieczulenia co do niewyobrażalnego horroru tej procedury. I to stało się prawdopodobnie na skutek zbyt częstego mówienia o ukrzyżowaniu, bez pamiętania o tym, co oznaczała ta procedura, ale przede wszystkim, co oznaczała ta śmierć Pana Jezusa dla każdego grzesznika. Wielu także, co jest faktem, ma niepełną osobistą więź z Panem Jezusem Chrystusem, stąd pojawiają się takie fałszywe nauki jak teoria o utracalności zbawienia. To jest niewyobrażalne, żeby człowiek, który wie, jak cierpiał Pan Jezus, mógł sobie wymyślić, że zbawienie da się utracić. To po prostu wypływa z serca, które nigdy nie kochało Pana Jezusa, taki pomysł, że zbawienie można stracić. Autorzy Ewangelii opisują ukrzyżowanie krótko. Dlatego, aby zauważyć interesujące nas dzisiaj szczegóły, potrzebne jest takie studium, gdzie uwypuklimy pewne punkty. W związku z tym, że krzyżowanie i biczowanie były powszechne w czasach, w których żyli ewangeliści, prawdopodobnie nie uważali oni za stosowne, aby opisać szczegółowo, na czym te formy egzekucji polegały. Znajduje to swój wyraz w prostym zapisie Marka, na przykład 15 rozdział, 15 werset. Ewangelia Marka, 15 rozdział, 15 werset. A Piłat, chcąc ludowi zadość uczynić, wypuścił im Barabasza, a Jezusa obiczowawszy wydał, aby był ukrzyżowany. Czyli Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Bardzo krótko, treściwie. Jako ludzie nie jesteśmy kompetentni, nie mamy takich umiejętności, aby oceniać nieskończone cierpienia psychiczne i duchowe ucieleśnionego Boga. Mówię ucieleśnionego Boga nie przypadkiem. Czytamy o tym w pierwszym Tymoteusza. Pierwszy Tymoteusza, trzeci rozdział,
16 werset. I niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele. Czyli Bóg został objawiony w ciele. To Pan Jezus Chrystus został jako Bóg objawiony w ciele. Tenże Bóg objawiony w ciele przez te cierpienia w ciągu 3 godzin ciemności, kiedy stał się grzechem za nas, odkupił z grzechów upadłego człowieka. I tak jak wspomniałem w tym 44 odcinku, będziemy tylko częściowo dotykać tych tematów. Jest rzeczą możliwą, aby do pewnego stopnia prześledzić fizjologiczne i anatomiczne aspekty męki naszego Pana. Czego więc doświadczyło ciało Jezusa z Nazaretu podczas tych godzin pełnych tortury? Aby na to pytanie odpowiedzieć, musimy przede wszystkim przestudiować, czym właściwie była procedura ukrzyżowania człowieka, a właściwie tortura i egzekucja razem, polegająca najogólniej rzecz biorąc na przytwierdzeniu człowieka do kawałka drewna. I w Piśmie Świętym pierwszy znany nam opis stosowania tej praktyki pochodzi od Persów. Znajdujemy tego ślad w Ezdrasza, 6 rozdział, 11 i 12 werset. Znajduje się tutaj również proroctwo o tym, że cesarstwo rzymskie zostanie zgładzone przez to, że naruszyło świątynię izraelską. Przeczytam Ezdrasza, 6 rozdział, 11 werset. Ode mnie też wychodzi rozkaz, że jeśli kto przekroczy to zarządzenie, to zostanie wyrwana z jego domu belka. Belki wtedy były drewniane. Wyrwana będzie z jego domu belka, na którą zostanie wbity. Jego zaś dom zostanie za to zamieniony w kupę gruzu. A Bóg, który uczynił tam mieszkanie dla swego imienia, niech powali każdego króla i naród, który by wyciągnął rękę, aby zmienić ten rozkaz i zburzyć ten dom Boży, który jest w Jeruzalemie. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz, który należy dokładnie wykonać. Czyli widzimy, wyrwana będzie belka, na którą zostanie to belkę przybity taki człowiek, czyli przytwierdzenie do kawałka drewna i ten człowiek umiera między niebem a ziemią. Oczywiście Ezdrasza 6, 10, 11, 12 jest też bardzo mocno proroczy, dlatego warto ten fragment sobie przeanalizować. I Aleksander Wielki i jego generałowie przenieśli tę praktykę w rejon Morza Śródziemnego, do Egiptu i Kartaginy. Rzymianie nauczyli się tej praktyki od Kartagińczyków i prawie jak wszystko, co robili, rozwinęli tę technikę w znacznym stopniu, osiągając dużą wprawę i skuteczność w jej stosowaniu. U wielu autorów rzymskich, i tu są wymieniane różne nazwiska, nie chcę im robić reklamy, Liviusz, Tacyt, Cycero, znajdujemy komentarze na ten temat. Wymieniają nowe inwencje, wynalazki i szereg modyfikacji, które wprowadzono na przestrzeni czasu. I tutaj może warto wspomnieć o kilku, które mają wpływ na zdarzenia związane z ukrzyżowaniem Pana Jezusa. Pionowa belka krzyża, to się nazywało stipes, pionowa belka krzyża, mogła mieć ramię poziome o nazwie patibulum, przymocowane około 60-90 cm poniżej swego szczytu, tworząc w ten sposób klasyczną formę krzyża, jaką znamy z dzisiejszych różnych wizualizacji, czyli stipes to jest wbity w ziemię słup,
patibulum to jest belka taka, która była przymocowana do tego. Formę tę znamy dzisiaj w dyskusjach jako tak zwany krzyż łaciński. Jednakże powszechnie używaną formą krzyża w czasach naszego Pana był krzyż tak zwany tau. Tau ukształtowany na podobieństwo naszej dużej litery ty. Czyli był stipes, a patibulum było zaczepiane jak gdyby tutaj. W ten sposób. W tej formie krzyża patibulum było umieszczone w wycięciu na szczycie tego stipes. Tak, czyli stipes i patibulum. Tu był jakiś zaczep taki, który powodował, że patibulum się zaczepiało. Że patibulum było stabilne. I te archeologiczne wskazówki, jakie ja trafiłem, być może to jest pomyłka, być może to nie jest istotne, to jest pozabiblijne. Natomiast te, które ja przeanalizowałem, raczej wskazują, że na takim krzyżu został ukrzyżowany skazaniec w okolicach 30 roku naszej ery, pomiędzy 30 a 40 rokiem naszej ery, ukrzyżowany w Palestynie. To był standardowy rodzaj morderstwa na takim narzędziu, a więc Pan Jezus prawdopodobnie też wtedy no po prostu, jeżeli zobaczymy, że tak to było, to będzie to bliskie tym historycznym doniesieniom, choć one nie są istotne, to nie jest kluczowe. Pionowa belka, czyli ten stipes, była zazwyczaj na stałe umocowana w ziemi. Czyli nie niósł tego skazaniec. Na miejscu egzekucji była zamocowana tabelka stipes, a skazaniec musiał nieść z więzienia na to miejsce tylko patibulum, czyli tą belkę poziomą. Czyli to było na stałe w ziemi, a patibulum było niesione. Patibulum nie było lekkie. Już samo patibulum wystarczyło, żeby tego nie udźwignąć. Ja na przykład jestem w stanie udźwignąć no, worek z cementem 25 kg, to już mnie kręgosłup boli. I wystarczy, że przeniosę tam dwa pudełka z płytkami, które ważą 40 kg, to muszę to już na dwa razy po 20 kg, bo za jednym zamachem nie dam rady. No oczywiście może nie jestem okazem zdrowia, codziennie chodzę na basen i też często sobie dużo spaceruję, robię sobie 7, 6, 5-kilometrowe spacery, rozdając ulotki od skrzynki do skrzynki. To oczywiście mierzy jakiś chiński wynalazek typu pedometr, ale no załóżmy, nie jestem może jakimś tutaj wzorcem, bo Pan Jezus był jednak idealnie zdrowym, młodym mężczyzną 30-letnim. Natomiast ja taki nie jestem. I to patibulum ważyło 60-70 kg. 60-70 kg, czyli ja musiałbym taką belkę, gdybym był tym skazańcem, na trzy razy nieść. Nie byłbym w stanie jej ciągnąć w led za sobą nawet chwili. Więc już to patibulum było ciężkie. Bez żadnego historycznego lub biblijnego uzasadnienia w średniowieczni i późniejsi malarze przekazali do dzisiaj obraz Pana Jezusa Chrystusa niosącego cały krzyż, czyli rzekomo patibulum ze stipesem, co jest całkowicie wtedy niewykonalne, bo patibulum 70, stipes koło 100-170 kg drąga, myślę, że najsilniejsi tamtego okresu nie byliby w stanie ciągnąć przez kilometr. I to zdrowi w pełni, a Pan Jezus przecież był najpierw ubiczowany, co też wpłynęło na jego kondycję. Również wielu malarzy i większość współczesnych rzeźbiarzy, którzy przedstawiają ukrzyżowanie, pokazują gwoździe przebijające dłonie, czyli rzekomo tu. No to jest też
no nieprawda, dlatego że tak przybite dłonie nie utrzymałyby się. Rzymskie źródła historyczne, te do których udało się dotrzeć, i eksperymentalne, czyli takie, które testują to, co jest tam zapisane, wykazują, że gwoździe były wbijane pomiędzy kości nadgarstka, czyli tu. Skąd wiem, że niektóre po prostu przekazy, na przykład taki jest ojciec Pio, że jest to, nie ma nic wspólnego z prawdą? No oczywiście poza takimi bezpośrednimi argumentami z Biblii, również to, że ci różni mistycy, fałszerze mają tu dziurki, pokazuje, że to są po prostu no wątpliwe sprawy, już choćby z tego powodu, że nie mają tych dziurek tu, z których im krew. A to ma być niby na podobieństwo ran Pana Jezusa. Więc takie szczegóły mają znaczenia. Więc gwoździe były wbijane tutaj. Nie będę pokazywał, gdzie były wbijane w nogi, bo bym musiał ściągać skarpetki, ale obie nogi razem były na jednym gwoździu wbijane. Więc te rzymskie źródła historyczne i eksperymentalne wykazują, że gwoździe były wbijane pomiędzy kości nadgarstka, a nie przez dłonie. Gdyby gwoździe były wbijane przez dłonie, nastąpiłoby przerwanie tkanek miękkich wzdłuż kości śródręcza pod ciężarem skazańca i jego ciało po prostu odpadłoby od krzyża. To nieporozumienie powstało być może z powodu niezrozumienia słów Pana Jezusa zapisany w Księdze Ewangelii, gdzie On do Tomasza powiedział: i zobacz moje ręce. Nie powiedział: zobacz moje dłonie, tylko: zobacz moje ręce. I to jest Ewangelia Jana, 20 rozdział, 27 werset. Dlatego jest bardzo ważne, żeby precyzyjnie tłumaczyć Pismo Święte, jeśli ktoś się już tego podejmuje, nie robiąc własnych inwencji, bo niektórzy po prostu mogą niechcący prowadzić słowo, które potem zmienia nam wszystko. Potem rzecze Tomaszowi: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj rękę swą i włóż w bok mój. Nie bądź niewiernym, ale wierzącym. Więc tutaj nie jest powiedziane dłonie. Ci, którzy opisują ciało człowieka, tak zwani anatomowie, zarówno starożytni, jak i współcześni, zawsze uważali nadgarstki za część ręki. Tak zwany kolejny punkt to jest tabliczka, nadpis, nadpis titulus, napis nad głową, czyli tak zwany titulus, czyli niewielki napis wyjaśniający, jaką zbrodnię popełnił skazaniec. To było zazwyczaj taki element niesiony przed procesją zdążającą na miejsce egzekucji, a następnie przybijano go do krzyża powyżej głowy skazańca. Nadpis, bo tak Gdańska chyba mówi o tym, nadpis umieszczony na drzewcu na szczycie krzyża dawał mu w ten sposób wygląd podobny do krzyża łacińskiego, tak? Czyli jeżeli był stipes, patibulum, a nad patibulum była jeszcze tabliczka. Właśnie tu tabliczka. Na przykład taka o tabliczka. Wtedy całość tworzyła jak gdyby coś podobnego do krzyża łacińskiego, takiego podobnego do tego, do tej formy, ale nie upierajmy się tej formy, bo krzyż był raczej tau, czyli że patibulum było nałożone na stipes. To tyle, jeśli chodzi o te zewnętrzne rzeczy. Przechodzimy teraz do osoby Pana Jezusa. Cierpienie fizyczne Pana Jezusa zaczęło się już w Ogrodzie Oliwnym. I spośród jego wielu aspektów
zwróćmy uwagę tylko na jeden o znaczeniu takim związanym z krwawym potem. Czyli jest rzeczą interesującą, że tylko apostoł, albo prorok, przepraszam, prorok Łukasz, który był prywatnie lekarzem jako jedyny wśród ewangelistów, wspomina o tym zjawisku. To w Łukasza 22 rozdział o tym przeczytamy. Łukasza 22 rozdział. 41 werset. I następne oczywiście. I sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, a ukląkszy, modlił się. Tu przy okazji na poboczu, dla tych, którzy powątpiewają, że klęczenie jest odpowiednią formą ciała w trakcie modlitwy, to tu Pan Jezus ukląkł. Ukląkszy, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. I będąc w walce, gorliwiej się modlił, a był pot jego jak krople krwi ściekające na ziemię. I wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów swoich i znalazł ich śpiącymi ze smutku. I rzekł im: Cóż, śpicie? Wstańcie i módlcie się, byście nie popadli w pokuszenie. A gdy jeszcze mówił, oto zgraja i ten, którego zwano Judaszem, jeden z 12, szedł przed nimi i przybliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Warto tu zwrócić uwagę, pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Tak 44 werset mówi. I tutaj nauka zna takie zjawisko, choć długo myślano, że takiego zjawiska być nie może. Jednakże, choć bardzo rzadki, fenomen ten pod medyczną nazwą krwawy pot, hematodrosis, jest dość dobrze udokumentowany, występujący. Mechanizm jest następujący. Pod wpływem wielkiego stresu emocjonalnego cienkie kapilary wewnątrz gruczołów potowych mogą pękać. I przez to może być wydzielana krew wraz z potem. Samo to zjawisko mogło być skutkiem znacznego wyczerpania i wstrząsu. Następnie Pan Jezus Chrystus był zdradzony i aresztowany. Po aresztowaniu w środku nocy Pan Jezus Chrystus został doprowadzony do Rady Najwyższej i stanął przed Kajfaszem. To właśnie tutaj nastąpił pierwszy fizyczny uraz, jaki mamy zapisany na kartach. Być może były wcześniejsze, ja przeoczyłem, przepraszam w takim razie. Jeden ze sług uderzył Jezusa w twarz za to, że Pan Jezus Chrystus odpowiedział w inny sposób niż oczekiwał Kajfasz. A gdy to przeczytamy w Jana 18, rozdział 22, werset, to zobaczymy to uderzenie. Jana 18:22. A gdy on to mówił, jeden ze sług, który tam stał, dał policzek Jezusowi, mówiąc: Tak to odpowiadasz najwyższemu kapłanowi? Odpowiedział mu Jezus: Jeśli źle mówiłem, daj świadectwo, że źle, a jeśli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie strażnicy zawiązali Panu Jezusowi oczy i naśmiewali się z Niego i domagali się od Niego, aby ich rozpoznawał, gdy jeden po drugim będą Go
uderzać, a miał zasłonięte oczy. I to jest też opisane w Łukasza 22:63. Łukasza 22:63. A mężowie, którzy trzymali Jezusa, naśmiewali się z Niego i bijąc Go, i zakrywszy Go, Mu bili w twarz i pytali Go, mówiąc, prorokuj, kto Cię uderzył? I wiele innych bluźnierstw mówili przeciwko Niemu. Potem, bardzo wcześnie rano, Pan Jezus Chrystus zmaltretowany, posiniaczony, odwodniony i wyczerpany po bezsennej nocy został zaprowadzony na drugą stronę, do tak zwanego, na drugą stronę miasta, do tak zwanego warownia Antonia albo Pretorium. Tam miał siedzibę namiestnik cesarza, gubernator Judei, znany bardziej jako Piłat, Poncjusz Piłat, umęczony pod Ponckim Piłatem. On odesłał Pana Jezusa do Heroda Antypasa, tak zwanego tetrarchy Galilei. I od tego dnia stali się Piłat i Herod przyjaciółmi, choć wcześniej byli sobie wrogami. Wydaje się, że Jezus tutaj doznał obrażeń fizycznych z rąk Heroda, bo jest powiedziane, że go sponiewierał. Sponiewierał go i odprawił z powrotem do Piłata. I to mamy zapisane między innymi w Łukasza 23:11. Łukasza 23:11, ale Herod z żołnierstwem swoim, okazawszy mu pogardę i naśmiawszy się z niego, obległ go w szatę lśniącą i odesłał go znowu do Piłata. Czyli widzimy wyraźnie kolejne punkty. I wtedy to w odpowiedzi na żądania tłumu Piłat zarządził uwolnienie Barabasza, a Jezusa skazał na ubiczowanie i ukrzyżowanie. I tutaj jest kwestia biczowania dosyć ciekawym punktem. Dlatego, że biczowanie nie było połączone z ukrzyżowaniem. Albo jedno, albo drugie. Jeśli ktoś był uznawany za gotowego do wypuszczenia, to na wszelki taki wypadek dawano mu bicze i wyganiano. Czyli biczowano go i takiego pobiczowanego wypuszczano. Biczowanie było po to stosowane, żeby po prostu takiego upodlić skazańca i wtedy, kiedy był wypuszczany, to go biczowano. Dlatego jest powiedziane, że ubiczuję go i wypuszczę. Choć oczywiście jest to niezgodne ze Słowem Bożym. To znajdujemy między innymi przy powieściach Salomona, 17 rozdział, 26 werset. Już nawet wymierzyć grzywnę niewinnemu nie jest rzeczą dobrą, a chłostać szlachetnych jest wbrew prawu. Ale tego dopuścił się właśnie Piłat. I biczowanie było odrębną praktyką od krzyżowania, więc nie stosowano krzyżowania i biczowania. Jeśli było biczowanie, to było każe go ubiczować i wypuszcza. Takie słowa padają w Ewangelii. Każe go ubiczować i wypuszcza. Piłat na początku zarządził biczowanie Jezusa Chrystusa jako pełną karę i zdecydował, że już nie będzie wyroku śmierci. Wiemy, że wyrok śmierci został potem na Piłacie wymuszony, który ostatecznie uległ tej presji demokratycznej i pod żądaniami tłumu oskarżającego Piłata, że jako namiestnik rzymski niewłaściwie broni interesów cesarza,
to wtedy zdecydował, że jednak Pana Jezusa oprócz ubiczowania także wbrew procedurze ukrzyżuje, zamiast wypuścić. I Pan Jezus inaczej niż wszyscy skazani na karę ukrzyżowania, mimo tego, że był przed egzekucją w pełni sił, doskonale zdrowym i silnym mężczyzną, to nie był w stanie donieść belki krzyża na miejsce ukrzyżowania i też szybciej umarł, czyli od strony takich fizycznych punktów widzimy, że szybciej umarł. Tak szybko, że wywołało to zdziwienie katów. Oczywiście Pan Jezus sam zdecydował, kiedy skróci, ale to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że również fizyczne elementy były w tym kierunku. I dlatego, jeśli patrzymy na Psalm 45, tam czytamy. 45, Psalm 45, werset 3. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. To było o Panu Jezusie tuż przed ubiczowaniem. Zanim się dostał w ludzkie ręce, był najpiękniejszy wśród ludzi. Zielone drzewo. Jeśli to dzieje się na zielonym drzewie, Pan Jezus był tym zielonym drzewem, jest tym zielonym drzewem. Więc jeśli to dzieje się na zielonym, to co będzie na suchym? Więc mimo tego, że Pan Jezus był w pełni sił przed ukrzyżowaniem, doskonale zdrowym i silnym mężczyzną, nie był w stanie donieść belki krzyża na miejsce ukrzyżowania i wcześniej umarł. Także wywołało to zdziwienie tych, którzy go katowali. Piłat wpierw powiedział, każę go więc wychłostać i wypuszczę, a miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich świętem. Zakrzyknęli więc wszyscy razem, strać tego, a wypuść nam Barabasza. A ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa. Tu widzimy wyraźnie, Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Pana Jezusa. Lecz oni wołali głośno tymi słowy, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Wtedy on po raz trzeci, to znaczy Piłat, odezwał się do nich, cóż złego ten uczynił. Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. I dlatego widzimy w Ewangeliach, że tak uczynił. Kazał go wychłostać i pokazać w ten sposób, że nie zasługuje Pan Jezus na śmierć, bo skazańców na śmierć nie biczowało się. Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania. I jak wiemy, krzyki ich wzmagały się. Więc Piłat rozstrzygnął, że ma to się stać według ich oczekiwań. Tak czytamy w Łukasza, 23 rozdział, od 16 wersetu. Przeto ukarzę go i wypuszczę. A musiał im Piłat wypuszczać jednego na święto. I zawołało z połem wszystko mnóstwo, mówiąc, strać tego, a wypuść nam Barabasza, który był dla jakiegoś rozruchu uczynionego w mieście i dla zabójstwa wtrącony do więzienia. Wtedy Piłat znowu mówił do nich, chcąc wypuścić Jezusa. Ale oni wołali, mówiąc, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. A on po raz trzeci rzekł do nich, cóż więc złego ten uczynił? Nic godnego śmierci nie znalazłem w nim, przeto ukarzę go i wypuszczę. A oni nalegali głosem wielkim, żądając, aby był ukrzyżowany. I wzmagały się głosy ich i przedniejszych kapłanów. A Piłat zawyrokował, aby się stało zadość żądaniu ich.
i wypuścił im tego, który był dla rozruchu i zabójstwa wtrącony do więzienia, o którego prosili, a Jezusa oddał na wolę ich. Zatem widać wyraźnie, jako więzień najpierw został poddany Pan Jezus biczowaniu. Jak się odbywało biczowanie? Była to obrzydliwa praktyka. Więzień był odzierany z szat. Jego ręce były przywiązywane do słupa, wysoko ponad głową. Rzymianie raczej nie stosowali się do prawa żydowskiego, które określało sposób biczowania, bo oni, Żydzi, pilnowali, żeby nie przekraczać 40 biczy. Więc Żydzi mieli swój dawny przepis zabraniający więcej niż 40 uderzeń bicza. Faryzeusze ściśle przestrzegali, aby było wykonanych tylko 39 uderzeń. W 2 Koryntian, rozdziale 11, wersecie 24, apostoł Paweł mówi, że od Żydów otrzymał 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. Bez jednego, czyli 39. Z kolei w 5 Mojżeszowej, czyli w księdze drugiego prawa, rozdział 25, werset 3, czytamy: 40 uderzeń każe mu wymierzyć, nie więcej, aby twój brat nie został w twoich oczach pohańbiony przez wymierzenie mu większej ilości uderzeń. Czyli widać, że to było powiązane z takim przepisem z zakonu. I to jest potem faryzeusze, żeby przypadkiem przez pomyłkę nie przekroczyć 40, zmniejszyli do 39, aby jak się o jeden pomylą, to żeby akurat było 40. Taką mieli technikę unikania, złamania prawa. Więc bardzo precyzyjnie to było robione. Legionista rzymski nie był związany tą procedurą. Legionista rzymski wyznaczony do wykonania egzekucji podchodził do skazańca z wielorzemiennym, długim biczem skonstruowanym w taki sposób, że na każdym rzemieniu blisko jego końca umocowane są na stałe ciężarki ołowiane. I z całą siłą, na jaką stać go, uderza od tyłu naciągnięte ciało Pana Jezusa. I tak się to odbywało. Raz, drugi, trzeci. Poprzez barki, plecy, aż do nóg. Już na początku rzemienie rozcinają skórę. Następnie w miarę kolejnych uderzeń tną głębiej poprzez tkankę poskórną do mięśni. Oczywiście towarzyszy temu obfity upływ krwi z poprzecinanych naczyń krwionośnych. Te małe ciężarki, może małe kulki na końcach rzemieni, w miejscu, gdzie uderzą, oczywiście powodowały na początku siniaki, ale siniak raz po raz uderzany po kolejnym uderzeniu zamieniał się w rozpadlinę i otwarte rany. I sobie można to wyobrazić, że cała skóra po tylnej stronie ciała zamieniła się w luźno wiszące, długie, krwawe pasma. I wszystko, co leżało pod nią na ciele, było trudną do rozpoznania masą rozdartych, krwawych tkanek. Kiedy pilnujący biczowania setnik, centurion,
widział już tą pracę wykonaną i widział, że więzień jest bliski śmierci, ponieważ to nie była kara śmierci, to zarządzał zaprzestanie bicia. Czyli tutaj punktem takim było to nie 40 uderzeń, tylko to, że jeszcze biczowany żyje, ale już jest bliski śmierci, wtedy się przerywało biczowanie. Taki skazaniec, Pan Jezus omdlały, zostaje odwiązany od pręgierza i ciężko opadł na posadzkę, która była wtedy mokra od jego własnej krwi. I tutaj widzimy opis, że to wcale nie jest jakoś przyczyną do tego, żeby łagodniej traktować Pana Jezusa, tylko wręcz odwrotnie. Żołnierze rzymscy, widząc w nim już teraz tylko ogromny powód do śmiania się. Ten prowincjonalny Żyd, jak słyszeli, mówił o sobie, że jest królem. Więc chcąc go wydrwić, narzucają mu płachtę na plecy i wkładają do ręki kij w miejsce berła. I też, żeby pośmiewisko było pełne, robią dla niego koronę. Używają do tego celu gałązek z długimi kolcami, z drewna dostarczanego na przykład na opał. Wyplatają z nich coś na kształt wieńca, korony i wciskają na jego głowę. Oczywiście to rani tą część głowy, powoduje obfite krwawienie. Jak wiadomo, skóra głowy jest jedną z najobficiej ukrwionych tkanek naszego ciała. No i znowu śmieją się z Pana Jezusa i biją po twarzy. Następnie wyjmują Panu Jezusowi kij z ręki i tym kijem wbijają, uderzają po głowie, wbijając tą koronę jeszcze mocniej, jeszcze głębiej. I zmęczeni tą sadystyczną zabawą zdzierają tą płachtę z pleców. Jak miałeś kiedyś opatrunek i przez przypadek go zdarłeś, ten plaster na opatrunku, to być może było ci bardzo przykro, że takie coś się stało. Teraz sobie wyobraź, że taka płachta była na całych plecach. Ta krzepnąca krew z pleców zmieszała się z tkaniną i już zakrzepła. I przykleiła się do ciała ta tkanina. I gwałtowne usunięcie, no to jest ogromny ból, przeszywający ból. No i oczywiście rany znowu zaczęły krwawić. No i następnie Rzymianie zwracają Panu Jezusowi ubranie. Tak się stało, bo miał być wypuszczony. Każę go ubiczować i wypuszcza. Następnie jednak wiemy, że mimo tego, że miał być wypuszczony, został jednak skazany na ukrzyżowanie. Więc ciężkie patibulum, 70, 80, 60 kg taka belka ważyła, zostaje umocowane na jego barkach. No i wymarsz wraz z dwoma innymi przestępcami i oddziałem żołnierzy rzymskich. Byli prowadzeni przez setnika i idą w stronę Golgoty. Waga ciężkiej drewnianej belki jest dla wymęczonego, wykrwawionego, zszokowanego Pana Jezusa zbyt wielka. Pomimo wielkich wysiłków, by iść, ciągle się spotykamy z potknięciami, upadkami. Szorstkie drewno belki zdziera porozrywaną skórę i mięśnie barków. Pan Jezus próbował wstawać, ale mięśnie poddane zostały próbie przekraczającej granice możliwości. Setnik
No wiedział, że jest pod presją czasu. Chciał skończyć całą procedurę we właściwym czasie. Wybiera spośród obserwatorów Szymona z Cyreny. Doniesienia patibulum, tej belki, którą niósł Pan Jezus. Pan Jezus Chrystus wlecze się cały czas krwawiąc. Ta droga, która była do przebycia, była około drogi sabatniej. Miała około kilometra z warowni Antonia na Golgotę. I ona się w pewnym czasie kończy. Pan Jezus ponownie zostaje rozebrany z ubrania. Oprócz przepaski prawdopodobnie na biodra, którą pozwalano Żydom zachować. No i zaczyna się krzyżowanie. Mordercy Pana Jezusa Chrystusa oferują Jemu wino zmieszane z mirrą. I to był taki od dawna znany środek znieczulający, środek przeciwbólowy. Oczywiście Pan Jezus odmawia. Z kolei temu, który niósł patibulum, kazano złożyć to patibulum w miejscu ukrzyżowania. Jezus zostaje gwałtownie przewrócony ku tyłowi. Legionista wymacuje zagłębienie po wewnętrznej stronie nadgarstka. Za pomocą młotka przybija nadgarstek ciężkim młotkiem, ciężkim gwoździem do drzewa i powtarza to samo z nadgarstkiem po drugiej stronie belki. Dlatego jest w Słowie Bożym powiedziane, że to były gwoździe, dwa gwoździe. Nie tak jak niektórzy twierdzą, że to był jeden gwóźdź przez dwie ręce. Na przykład Jana 20:25. Tutaj mówi Tomasz: jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ. Gwoździ, liczba noga, tak? Czyli na rękach znaku gwoździ, nie gwoździa. A więc obie ręce po jednym gwoździu miały wbity, czyli znak gwoździ, liczba noga, co najmniej dwa. A nie tak jak w przypadku pala, że był to jeden gwóźdź, jak to malują niektórzy zwolennicy tezy, że to był pal. I teraz widzimy, że są przybite ręce do patibulum. Oczywiście ten legionista uważa, aby nie naciągnąć ramion za mocno, ale żeby pozostawić je w stawach łokciowych w nieco zgiętym położeniu, umożliwiając tym samym niewielki zakres ruchu. Jest to potrzebne, żeby tortura się udała. Następnie patibulum, czyli ta pozioma belka, zostaje podniesione i umocowane na szczycie stipes, tego słupa, który już jest w ziemi. A następnie titulus, czyli ten nadpis z napisem Jezus z Nazaretu, król Żydów, przybity jest na właściwym miejscu nad głową. Nad głową. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza 27:37, że umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy. I to jest ważne. Nad głową. Nad głową wskazuje, że to był właśnie z rozszerzonymi rękami ukrzyżowany Pan Jezus, a nie, jak mówią zwolennicy słupa, że były to dwie ręce razem, bo wtedy było napisane, że umieścili nad jego rękami napis z podaniem jego winy, a nie nad głową. Czyli tu jest kolejny argument za tym, że to był krzyż, a nie pal. I to może jest dla niektórych mało poważne, że ja o tym wspominam, czy krzyż, czy pal, no ale dla niektórych jest to poważny problem.
Następnie jedna ze stóp była przesunięta ku tyłowi, a druga do przodu i obie wyprostowane były przebite i przybite gwoździem przez łuk obu stóp na takiej wysokości tego pionowego elementu krzyża stipes, że kończyny dolne pozostają w pewnym ugięciu w stawach kolanowych. To też było ważne, żeby tortura się udała. W ten sposób ofiara jest już ukrzyżowana. Pan Jezus Chrystus pod ciężarem własnego ciała osuwa się powoli wzdłuż krzyża, wywiera w ten sposób coraz większy nacisk na gwoździe wbite w nadgarstki i ogromny piekący ból przeszywa go od nadgarstków do palców rąk i z powrotem wzdłuż całych ramion, eksplodując w mózgu ten ból w miarę jak gwoździe uciskają na tak zwany nerw pośredni. I kiedy Pan Jezus próbuje przerwać tę straszną torturę przez podparcie się na stopach, wtedy cały ciężar ciała przenosi się na gwóźdź wbity w stopy, co powoduje nowy ogromny ból. W momencie, kiedy gwóźdź rozdziera zakończenia nerwowe pomiędzy kośćmi śródstopia. Po chwili można już zaobserwować, że pojawia się nowe zjawisko. W miarę jak słabną ramiona, które są rozpostarte, pojawiają się w nich fale skurczów, dające uporczywy i specyficzny rodzaj bólu. Innym skutkiem tych skurczów jest to, że od ich pojawienia się ofiara nie może już podciągnąć się na ramionach ku górze. Zaczyna zwisać bezwładnie, unieruchomiona przez skurcze, skutek czego dochodzi do porażenia mięśni piersiowych, które są po prostu rozciągnięte ponad miarę. W tym momencie mięśnie międzyżebrowe nie są już w stanie wykonywać ich pracy, to znaczy wentylacji, wciągania powietrza. Powietrze może zostać wciągnięte, ale nie może być wypchane, albo może być wypchane, ale nie może być wciągnięte. Zakłócenie tej pracy tych mięśni międzyżebrowych powoduje, że ofiara po prostu zaczyna mieć braki w dotlenieniu. Powietrze może zostać wciągnięte do płuc, ale wydech jest niemożliwy w tej pozycji ciała. W końcu stopniowo stężenie dwutlenku węgla w płucach i we krwi narasta do tego stopnia, że skurcze częściowo ustępują i wtedy Pan Jezus Chrystus był w stanie w spazmatyczny sposób podciągnąć się nieco ku górze, aby wykonać wydech i wprowadzić na nowo tlen do płuc. No i to się dzieje w takiej kolejności, która pasuje do opisu ewangelicznego, co potwierdza nam od takiej ludzkiej strony zapis Ewangelii. Bo wtedy Pan Jezus wypowiada 7 krótkich zdań. I one są krótkie właśnie dlatego, że tego typu sytuacja nie pozwala na to, żeby wypowiedzieć dłuższe zdania. Pierwsze takie zdanie, które odnotowujemy w Łukasza 23:34. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią, a dzieląc szaty jego los rzucali. Czyli patrząc w dół na żołnierzy rzymskich, którzy rzucali kości o jego ubranie, powiedział Pan Jezus: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czytamy o tym w Łukasza 23. Pierwsza rzecz, czyli przebaczenie dla grzeszników. Przebaczenie dla ciebie. To była pierwsza rzecz, która Panu Jezusowi
przyszła tutaj. I druga, no i trzecia w zasadzie rzecz, to patrząc w dół, co widzimy w Jana 19 rozdział. Werset 26. Wtedy Jezus, ujrzawszy matkę i ucznia tamże stojącego, którego miłował, rzecze matce swojej: niewiasto, oto syn twój. Potem rzecze uczniowi: oto matka twoja. I od tej godziny wziął ją ten uczeń do siebie. Czyli widzimy znowu troska o własną matkę. Troska o własną matkę, żeby miała opiekę ucznia. Żeby Jan zaopiekował się matką. Czyli mamy kolejne, czwarte zdanie, pochodzące z psalmu 22, zapisane w Marka 15, 34. A o godzinie 9 zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachtani, co się wykłada: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Boże mój, czemuś mnie pozostawił? I upływa czas tego niezmierzonego cierpienia, cykle skręcających ciało i wykręcających stawy skurczów, przerywane przez częściowe podduszanie się oraz rozdzierające bóle pleców. Jak ciało Pana Jezusa przesuwa się w górę i w dół na krzyżu, Jego rany ciągle od nowa są rozrywane przez szorstkie drzewo krzyża. I po pewnym czasie pojawia się kolejny element, głęboki, uciskający ból wewnątrz klatki piersiowej. W miarę jak osierdzie napełnia się płynem, który coraz bardziej uciska serce. To też znajdujemy w psalmie 22, psalm 22, werset 15. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje, serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości, jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje. I to jest moment, kiedy następuje utrata płynów tkankowych. I to osiąga poziom krytyczny. Uciśnięte serce z najwyższym trudem przepompowuje ciężką, zagęszczoną krew. Storturowane płuca wykonują ostatnie wysiłki, aby chwycić choć trochę powietrza. Odwodnione tkanki wysyłają potok niepokojących sygnałów do mózgu. Ciało Pana Jezusa jest po prostu zmaltretowane, storturowane. Pan Jezus wydaje kolejny krzyk, zapisany jako pragnę. I to też jest w psalmie 22, werset 16. Pragnę. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. To jest psalm 22, werset 16. Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia. Kładziesz mnie w prochu śmierci. No i tutaj
gąbką próbowano nasiąkniętą tanim, kwaśnym winem ocet. Tak to zostało nazwane. Jest podniesiona do jego ust. Nie wziął ani kropli tego płynu. Co też pokazuje, że właśnie jest różnica między słowem pić, a skosztować. Ciało Jezusa jest u swego kresu. On sam zaczyna odczuwać już tutaj od strony takiej ludzkiej, cielesnej tchnienie śmierci. I jest jeszcze zdanie szóste, które znajdujemy w Jana 19:30. Jana 19, rozdział 30, werset. A gdy Jezus przyjął ocet, rzekł: spełniło się, i nachyliwszy głowę, oddał ducha. A stało tam naczynie pełne octu, a oni, napełniwszy gąbką octę i zatknąwszy ją na chyzop, podali mu do ust. A gdy Jezus przyjął ocet, rzekł: spełniło się, i nachyliwszy głowę, oddał ducha. Czyli widać wyraźnie, że to słowo, które mamy tutaj zapłacone w pełni, spełniło się, zapłacone w pełni, to jest słowo, które mówi o tym, że zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, bo jego doskonała ofiara pokryła wszystkie zobowiązania grzesznika wobec sprawiedliwości Bożej. To ofiara Pana Jezusa Chrystusa stała się zapłatą za te wszystkie grzechy, które grzesznik wykonał. Natomiast sprawiedliwość Pana Jezusa została przypisana każdemu pokutującemu grzesznikowi, każdemu, kto uwierzył Panu Jezusowi, i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. I tak zwana misja odkupieńcza zostaje zakończona i decyzja Pana Jezusa jest, że już następuje śmierć ciała. Ostatkiem sił raz jeszcze opiera przebite stopy na gwoździu, bierze głęboki wdech i wydaje swój siódmy, ostatni krzyk: Ojcze, w Twoje ręce polecam ducha mego. Łukasza 23:46. Łukasza, Ewangelia, 23 rozdział, 46 werset. A Jezus, zawoławszy głosem wielkim, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, a to wyrzekszy, skonał. Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Po to, aby nie sprofanować dnia odpoczynku żydowskiego, Żydzi poprosili, aby pozbyć się i usunąć skazańców z krzyży. I powszechną metodą na szybkie zakończenie ukrzyżowania było połamanie ukrzyżowanym kości podudzi. To wtedy uniemożliwiało ukrzyżowanemu dalsze oddychanie na krzyżu. Ofiara nie mogła podeprzeć się stopami, aby unieść się wyżej dla rozluźnienia rozciągniętych mięśni oddechowych klatki piersiowej. I tym samym następowało szybkie zakończenie ukrzyżowania. No i faktycznie podudzia towarzyszących Panu Jezusowi złoczyńców zostały złamane, ale kiedy żołnierze podeszli do Jezusa, stwierdzili, że było to już niepotrzebne. I to jest też zapisane, że kość jego nie będzie złamana. Jest to zapisane w Jana 19:36.
Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo, kość jego nie będzie złamana. To był przepis dotyczący baranka paschalnego. Wskazywało to jednoznacznie, że Pan Jezus Chrystus jako baranek paschalny nie mógł mieć złamanej kości. Kość jego nie będzie złamana. I to jest kolejny punkt dowodzący faktów ewangelicznych. I następnie, aby upewnić się całkowicie co do śmierci Pana Jezusa, który miał niezłamane kości, legionista wbił swoją lancę skośnie ku górze poprzez osierdzie do serca. I to jest zapisane w Ewangelii Jana, 19 rozdział, 34 werset. Lecz jeden z żołnierzy włócznią bok jego przebudł i zaraz wyszła krew i woda. Tak więc miało miejsce wypłynięcie płynu wodnistego z worka osierdziowego i krwi ze środka serca. Tak więc mamy tego typu fakty tutaj. Baranku, ty nie wiem, na krzyżu zawieszony, umarłeś za nas winnych, zelżony i skardzony. Poniosłeś wszystkie grzechy, czcigodny, sławiony Jezu. Ty za nas tak cierpiałeś, nas z Bogiem pojednałeś. Zbawienie wywalczyłeś i łaską uwieńczyłeś, więc wszyscy się cieszymy z pieśniami radosnymi. Przed Tobą sławiony Jezu. I tutaj jest wiele miejsc ze Słowa Bożego, które nam potwierdzają, że ta ofiara nie była bezsensowna. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my myśleliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących za występek mojego ludu, śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach, ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Więc widzimy wyraźnie,
Ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa wystarczy, żeby mieć pewność zbawienia. I jeśli jesteś zbawiony, jesteś raz na zawsze zbawiony. Jeśli nie jesteś zbawiony, to Bóg na taką ofiarę nie pozwoliłby, żeby taka ofiara była bez sensu. Więc jeżeli ktoś odrzuca tą doskonałą ofiarę, nie chce być zbawiony, to nigdy nic innego zamiast ofiary Pana Jezusa nie znajdzie. A jeśli ktoś myśli, że oprócz tej ofiary coś jeszcze innego może być dodatkiem, żeby Boga przejednać, to jest w błędzie. Nic nie da się postawić obok tej doskonałej ofiary Pana Jezusa. Więc jeśli ktoś jest zbawiony, jest raz na zawsze zbawiony, bo ta doskonała ofiara wystarczy. Był to 44. odcinek serii Bóg zachowa swoich. Tak, Bóg zachowa swoich, bo doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa była zbyt wielkim poświęceniem na to, aby pozwolić na to, żeby choć jeden z tych, którzy uwierzyli Jezusowi, mógł zostać stracony. To jest po prostu zwyczajnie niemożliwe. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeśli nie macie Nowego Testamentu, możecie do mnie napisać SMS-a 739089088, e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Tradycyjny adres Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.